potężny hałas. Please welcome to the stage. BRO. BRO. Siemanko, ze mną dzisiaj BRO, który jest raperem, który jest niesamowitym producentem muzycznym. Między innymi współpracował z Cleo czy z ekipą i ostatnio miał ogromną przyjemność stworzyć czołówkę do serialu Bunt, więc mam nadzieję, że niedługo będziemy mogli to wszystko usłyszeć. No i jeszcze raz wielkie brawa dla BRO. Dzień dobry, aż się zarumieniłem, tak miło mnie zapowiedziałaś. Dziękuję. To ja bardzo się cieszę, że tutaj jesteś. Mam dla ciebie dzisiaj taką, można powiedzieć, taki challenge. Na pewno wiesz, co to mam się tutaj... bać, czy raczej okej? Wiesz co, ja w sumie sama nie wiem, bo ja bym się chyba bała. Jeżeli mam ogolić brodę, to się nie zgadzam. Nie, 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 spokojnie, spokojnie. Aha. Jeśli się nie zgadzasz, to nie ma w ogóle tutaj takich opcji. Po prostu chciałam się zapytać, czy w ogóle jakby się znasz z tym kolesiem. Z tym? Wiesz co, znam się. Jakiś czas nawet używałem podobnego sprzętu. Natomiast ten sprzęt służy do takiego golenia na ja zero. Ja się do końca nie znam, więc przy okazji okay, się dowiem. Okej, okay. Nie masz brody? Nigdy nie miałeś? Wiesz co, no właśnie pomyśl, tak wiesz, jakby wiesz, trzeba się w świecie show biznesu bawić wizerunkiem. Ale może właśnie to jest dobry patent na to. Ja myślę, że przy następnym albumie to jest dobry pomysł. Dobra. I wtedy będziesz się nazywał Brodata. Brodata. Widzisz, że ja na to nie wpadłem, nie? W każdym razie jestem zaznajomiony. A że tak powiem, dlaczego pytasz? Czy... wiesz, co się stanie z taką golarką, jeśli się zepsuje? Nie będzie goliła. Mam dla ciebie. Czy wiesz, co się stanie z taką golarką, jeśli się zepsuje? Będę musiał ją zutylizować. Ja próbuję tutaj wyciągnąć coś, ale ty po prostu odpowiadasz tak, że mnie zgniatasz. Przypuszczam, że zmierzasz do tego, że trzeba w odpowiedni sposób ją zutylizować. Tak. Brawo! Jest coś takiego jak elektrobox i można wrzucać tam takie małe sprzęty elektryczne i elektroniczne. I one się znajdują w takich miejscach jak szkoła, jak poczta, jak sklepy, urzędy. No i w takich właśnie ogólnodostępnych miejscach. Kojarzę te boksy. Wydaje mi się, że nawet u mnie na osiedlu funkcjonuje takowy boks, no, więc daleko bym nie miał. No, więc jak się coś zepsuje, jakiś sprzęt, to możesz go tam wrzucić, masz blisko. To ja przekazuję ci w takim razie golarkę z powrotem. A jeszcze dla utrwalenia powiem, że właśnie takie elektrośmieci wyrzucamy do elektroboksa, a nie do zwykłego kosza na śmieci. Z tyłu jest taki trójkąt recyklingowy, którego w sumie nie da się nie zauważyć. On jest do twojej dyspozycji, możesz nim sobie wejść. Mogę go wziąć do domu. Jeśli go udźwigniesz, to proszę bardzo. Zobaczymy. Rozumiem, że mam nim zakręcić niczym kołem fortuny, tym magicznym trójkątem, tak, prawda? Dobrze. Proszę bardzo. Tutaj akurat pan profesor się pojawi. Kuba Adamiak, nasz znajomy. On jest profesorem, słuchaj. Skoczony więc... jest. Posłuchajmy. Cześć. Czy wiecie, że zmielone tworzywo sztuczne ze starej lodówki nadaje się do produkcji kołpaków samochodowych? Mhm. A materiały ze zużytych telefonów komórkowych, takie jak złoto, platynę, srebro, miedź, można wykorzystać do wytwarzania czajników, plomb dentystycznych albo instrumentów muzycznych. Dlatego warto zbierać elektroodpady i przekazywać je do zakładów prawidłowo poddających je recyklingowi, bo dzięki właściwemu przetwarzaniu oszczędzamy energię, zasoby naturalne ziemi i chronimy środowisko, w którym żyjemy. Czyli można powiedzieć, że z telefonu komórkowego jest zrobiona moja plomba w zębie. Super widzieć, Kuba, naprawdę dziękujemy ci bardzo. No pytanie, czy teraz, będziesz szła z zepsutym zębem do dentysty, czy do serwisu telefonowego, no bo wiesz, może też się na tym będą znali niedługo. Może taniej będzie w serwisie. Oj, ja myślę, że też może być różnie, chociaż tam się biją o klienta podobno. W każdym razie mnie chyba najbardziej przekonały mimo wszystko instrumenty robione również z podzespołu. To akurat spoko. To ciekawe, nie? To kręcimy dalej. Kręcimy dalej, dobrze. Twój wybór. Twój wybór. Twój wybór. Dobrze. To jest pytanie. Mam przygotowane pytanie i dwie odpowiedzi do wyboru. Jakie substancje niebezpieczne dla środowiska kryje w sobie lodówka? Co wybierasz? A. Lodówki zawierają niebezpieczne gazy powodujące efekt cieplarniany oraz oleje mineralne. B. Lodówki zawierają rtęć i ołów, które są szkodliwe dla środowiska. Tutaj akurat jestem przygotowany, ale zrządził to totalny przypadek, gdyż przed świętami Bożego Narodzenia zepsuła mi się lodówka i byłem zmuszony wymienić i to i owo się wtedy dowiedziałem, więc z całkowitą pewnością jest to odpowiedź A. Tak, odpowiedź A, bardzo dobrze.
Całe studio jest po twojej stronie. Widzę to. Wiedza, stonks, jestem tutaj przygotowany dzisiaj. Plus 10 do inteligencji. Plus 10 do inteligencji. Mam nadzieję, że moje statystyki podrosną po tym programie. Słuchajcie, a freon, który właśnie zawiera lodówka, powoduje dziurę ozonową. Z kolei odpowiedź B jest nieprawidłowa, dlatego że ołów znajduje się w telewizorach i w monitorach, a rtęć zawierają na przykład świetlówki, więc jest to totalnie niebezpieczne. Trójkąt stoi otworem. Jest mój? Jest twój. Dobrze. Eko pytanie to jest pytanie, które mam do ciebie i jest ono dosyć trudne. Czy wiesz, co to jest gospodarka obiegu zamkniętego? Brzmi to jak dość skomplikowana teoria. No, bo jest, totalnie. Natomiast mi się to kojarzy, gdzieś miałem chyba okazję mieć z tym styczność. Czy to nie chodzi przypadkiem o to, że pewne sprzęty się pożycza zamiast ich kupować i że generalnie powinny być w obiegu? No dobrze. Na zasadzie jakieś kosiarki, żeby nie kupować swoich, tylko... Na przykład można wypożyczać hulajnogi albo rowery. I wtedy dzięki temu to jest po prostu mega eko. A lodówki? No jakby lodówki tak wypożyczać, to wiesz, ciekawe jaki trzeba by było potem zostawić zestaw spożywczy w niej. A mnie bardziej interesuje, z czym wypożyczyć, i powiem szczerze. Słuchajcie, gospodarka obiegu zamkniętego to jest koncepcja gospodarcza, w której produkty, materiały oraz surowce powinny zostawać w gospodarce jak najdłużej się da, a wytwarzanie odpadów powinno być jak najbardziej minimalizowane. Mądrego też miał posłuchać. Ja nie mogę się jeszcze doczekać, żebyśmy pogadali tak trochę, co u ciebie tak muzycznie się dzieje, ale zanim, to chciałabym, żebyś nam zostawił taką pamiątkę. Tutaj jest domek, bo wiem, że jesteś mega rodzinny. Staram się, to prawda. I właśnie ten domek chcielibyśmy, żebyś przyozdobił tutaj elektrośmieciami. Tutaj jest pistolet, więc Content family friendly się skończył. Tak, uważam, że jest gorące. Ja sobie najpierw przejrzę w ogóle, co tutaj jest. Dobrze, ja muszę, tak, bo wiesz, ja jestem człowiekiem, który musi najpierw wymyślić koncepcję, a dopiero później zacząć działać. Rozumiem, tak jak pewnie w muzyce. O, to jest bardzo dobre porównanie, to prawda. Ciebie taki mini prezencik. Jest to bębenek, który pewnie kojarzysz. Aha. Miałem taki, jak byłem mały. Może co z nim będziemy robić? Słuchaj, ja mam ukulele, więc może stworzymy jakiś taki zespół na 30 sekund. Dobrze, ale to ja mam lepszy pomysł. Skoro jesteśmy przy temacie eko, wykorzystajmy nie ten bębenek, a zróbmy sobie dobra, super. Ze starego bębna od pralki bębenek. Mama mówiła mi. Spróbujmy. Dobra. Znasz tekst? Bo ja chyba średnio. Chyba znam. Spróbujemy, a wam bardzo dziękujemy. Na koniec taki nasz mini występ. Mam nadzieję, że wam się podobało. No i zostawcie oczywiście i łapki w górę, komentarze. No i bardzo, bardzo dziękujemy. Do następnego odcinka. 3, 4. Mama mówiła mi, że to wiele dni, wybierz właściwe drzwi i idź swoją drogą. Bo mama mówiła mi, biegnij po swoje sny, zawsze bądź sobą, zawsze bądź sobą. Mama mówiła mi,